Gdańska. Może się odbyć do Manchesteru. Tak, to prawda. Pan marszałek mi wręczał. Ale pani dawała, pani prezydent dawała sztorma, z tego co pamiętam. Sztorma, tak, najdalej. No bo ona tyle dokładnie. Coś byś dla innych zostawiła. Teraz prowadzę i w tej roli też bardzo dobrze się sprawdzę, prawda? Emocji. Nagroda Teatralna Miasta Gdańska za rok 2019 dla pana Damiana Stybny. Nagroda Teatralna Miasta Gdańska za 2019 rok dla pani Edyty Janusz Ewy. W ostatniej kopercie kryje się tytuł przedstawienia roku, a jest nim... To jeszcze nie jest ostatnia koperta, w której się kryje tytuł przedstawienia roku. Jest to bardzo ważna Nagroda Teatralna Miasta Gdańska za rok 2019. To a propos osób, które dostają dużo nagród. A jest ona dla pana Piotra Biedronia. Proszę, panie Piotrze, o głos. O Jezu, chciałem tak mądrze coś powiedzieć, jakby się zestosowałem. Ja bardzo dziękuję członkom kapituły za to, że docenili tę rolę, bo ona była dla mnie bardzo, bardzo ważna i cała ta praca była dla mnie bardzo, bardzo istotna. A tak szczególnie chciałem podziękować oczywiście kolegom, dzięki którym powstał ten spektakl, który jest dzisiaj, Ania, Jarek Tyrański. Ale bardzo chciałem podziękować Radkowi Stępniowi, reżyserowi, o którym będzie głośno, zobaczycie Państwo, bo to jest wybitny, myślę, człowiek. Dzisiaj ma też urodziny swoje. Przez media. Chciałem podziękować też Milkowi Bace, bo bardzo mi się z nim dobrze współpracowało i tak po ojcowsku bym powiedział. No i dziękuję panu dyrektorowi, że z górala zrobił Gdańszczanina 9 lat temu i że tutaj jestem z tego dumny. Mamy wspaniały teatr, proszę państwa, i bardzo, bardzo dziękuję. Brawo. Koperta. Dobrze. I właśnie w niej znajduje się tytuł przedstawienia roku. Werble. A jest nim. To ja już wiem. Laureatem tegorocznej honorowej Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska został spektakl Śmierć komiwojażera Artura Miliara w reżyserii Radka Stępnia na 4 lata. Siebie tam wyszukaj lepiej. Dziękuję.